Iron Maiden udali się w trasę Headhunter, podczas której grali swoje największe hity. Turnę miało za zadanie promować wydawnictwo o takiej samej nazwie, natomiast było też świetną okazją, żeby od tamtej chwili sześcioosobowy skład Iron Maiden zaczął się powoli zgrywać. Było swoistą rozgrzewką przed nagraniem nowej płyty, przed stworzeniem Brave New World, no i przed wyruszeniem w trasę promującą tę płytę. Czy Steve Harris odczuwał sporą różnicę w koncertowaniu z Blaze'em, a teraz z Bruce'em, który do kapeli powrócił? Albo starał się zachować kurtuazję, albo naprawdę nie do końca czuł różnicę, ponieważ mówił o tym następująco. Nie widzę większej różnicy między tą trasą, a ostatnią amerykańską trasą z Blaze'em. Daliśmy kilka koncertów, na które przyszło trochę więcej ludzi, ale jeśli chodzi o reakcje, to są takie same. Zeszłe lato graliśmy w tym miejscu dla 8,5 tysiąca ludzi. Dzisiaj mieliśmy ponad 10 tysięcy. To jakaś różnica, ale niewielka. Jeśli chodzi o powrót Bruce'a do kapeli, no to Steve Harris w tym temacie zdawał się tryskać jeszcze większym optymizmem niż wcześniej, ponieważ mówił o tym następująco. Myślę, że Bruce jest teraz innym człowiekiem. To ma wiele wspólnego z tym, że udało mu się poukładać sprawy w życiu prywatnym i że wrócił do zespołu. Od początku nadajemy na tych samych falach. Jego podejście jest dokładnie takie, jakiego oczekuję. Witam Was w kolejnym odcinku Iron Maiden. Dzisiaj kontynuujemy sobie oczywiście opowiadanie wątku związanego z powrotem Bruce'a i Adriana do kapeli. No a jeśli chcecie zobaczyć u nas więcej odcinków Iron Maiden na naszym kanale, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, a także subskrybujcie Panną Kulturkę, żeby takich odcinków nie przegapić. W komentarzu natomiast możecie napisać, jaki jest Wasz ulubiony utwór z albumu Brave New World, no i dlaczego akurat ten. Ostatnio pytałem Was też o to, czy chcecie zobaczyć u nas na kanale całą serię o Iron Maiden od początku do końca, no i Wasze reakcje były tak naprawdę jednoznaczne, czyli że chcecie. No więc powoli nastawiam się psychicznie na to, żeby taką serię nagrać, natomiast musicie dać nam trochę czasu, żeby się do tego przygotować. No i powoli nastawiam się psychicznie, żeby taką serię rozpocząć, natomiast musicie dać nam trochę czasu, żebyśmy to wszystko sobie jakoś sensownie ogarnęli. Generalnie widzę to raczej tak, że najpierw sobie skończymy wątek związany z powrotem Bruce'a i Adriana i albumem Brave New World, później zrobimy sobie od Ironów delikatną przerwę, skupimy się na jakichś innych kapelach przez chwilę, ale później właśnie powrócimy i zrobimy tę serię. Tak to widzę na ten moment, zobaczymy jak będzie. Dajcie znać, czy taki scenariusz Wam odpowiada, no i oczywiście zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Bruce Dickinson o tym, jak czuł się podczas trasy koncertowej Headhunter, opowiadał Mickowi Wallowi. W Nowym Jorku dosłownie srałem w gacie. To samo było w Montrealu. Jeśli chodzi o muzykę, na pewno wszyscy byli zadowoleni. Było dość śmiesznie, bo zeszliśmy ze sceny i widać było, że zagraliśmy tak dobrze albo jeszcze lepiej niż się wszyscy spodziewali. Dodatkowo Bruce mówił, że w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, w przeszłości, w tamtym czasie akurat, w czasie grania tamtej trasy, panowie zaczęli prowadzić ze sobą normalne dialogi, fajne, merytoryczne rozmowy. Wszyscy dojrzeliśmy i współpracujemy ze sobą lepiej niż w jakimkolwiek wcześniejszym punkcie naszej kariery. Teraz autentycznie ze sobą rozmawiamy, prowadzimy normalne rozmowy o ważnych sprawach. To naprawdę fascynujące. Po zakończeniu turnę Headhunter, no przyszedł czas na zajęcie się tworzeniem nowej muzyki już tak na poważnie, na serio. Wcześniejszy wyjazd do Portugalii okazał się dość owocny, natomiast posłużyć miał on głównie integracji kapeli, a także dotarciu się sześcioosobowego składu, do którego powrócili Bruce Dickinson, a także Adrian Smith. Bruce na łamach swojej autobiografii następująco wspominał wyprawę do Portugalii. Steve miał dom w portugalskim Faro, więc udaliśmy się tam wszyscy i zamieszkaliśmy w wynajętych willach i apartamentach, żeby pisać wspólnie nowe utwory. Latem Faro jest urocze, ale zimą wilgotne i ponure. Nocami Janik i ja trzęsiliśmy się z zimna, szczelnie okryci płaszczami. Graliśmy sporo w golfa, przede wszystkim dlatego, że był niemal za darmo. Zresztą poza piciem w pustym miejscowym pubie i komponowaniem strasznie się nudziliśmy. Panowie z Iron Maiden, chcąc uniknąć brzmienia obecnego na poprzednich płytach, zrezygnowali z nagrywania albumu Brave New World w posiadłości Steve'a Harrisa. W listopadzie 1999 roku udali się do Guillaume Tell Studio na przedmieściach Paryża. Bruce Dickinson następująco wypowiadał się na temat tego studia. Były tam specjalne wnęki na gitary i inne rzeczy. Poza tym mieliśmy 3 albo 4 pomieszczenia odseparowane od siebie szklanymi ścianami, także wszyscy mieliśmy kontakt wzrokowy, mimo że przez te ściany nie przenikał dźwięk. Na łamach polskiego pisma Tylko Rock Dave Murray następująco uzasadniał wybór akurat tego studia. Wybraliśmy je z różnych powodów. Po pierwsze, jest dość blisko. Z Paryża można się szybko dostać pociągiem z powrotem do Londynu. Po drugie, ma fantastyczną akustykę.
urządzono je w dawnym kinie w dużych, przestronnych pomieszczeniach. I po trzecie, nie ma w sobie nic z tych bezdusznych studiów, które bardziej przypominają oddziały chirurgiczne w szpitalach, niż miejsca nadające się do tworzenia. Panuje w nim cudowna atmosfera, zarówno w środku, jak i na zewnątrz, mieści się bowiem w pobliżu lasu. Klimat podczas sesji był fantastyczny, w czym miał też udział producent Kevin Shirley. No właśnie, bo to Kevina Shirley'a finalnie wybrano na producenta płyty Brave New World. Później okazało się, że jest to jedynie początek owocnej współpracy pomiędzy Iron Maiden a Shirley'em, ponieważ wyprodukował on każdą kolejną płytę Ironów aż do najnowszego Senjutsu. Wytypowanie odpowiedniego producenta na Brave New World zajęło panom z Iron Maiden trochę czasu. Nie mieli zamiaru się spieszyć w tej kwestii, natomiast finalnie przewagą Shirley'a w stosunku do reszty stawki, ubiegającej się o produkowanie nowej płyty Ironów, było jego doświadczenie. Kevin miał ze sobą bardzo udane współprace z grupami takimi jak legendarny Aerosmith, Dream Theater czy odnoszące wtedy wielkie sukcesy Silverchair. Odbywające się w Paryżu sesje nagraniowe przebiegały w dobrej atmosferze, a Shirley miał być stanowczy, sprawiedliwy, ale też bardzo chętny do wysłuchiwania sugestii muzyków na poszczególne tematy. Steve Harris czuł się przy Kevinie bardzo swobodnie, właściwie tak swobodnie jak przy swoich kolegach z zespołu. No i siłą rzeczy to właśnie Steve spędzał z Shirley'em najwięcej czasu. Na temat Kevina Shirley'a Steve Harris wypowiadał się następująco. Podobało mi się to, co Kevin robił wcześniej. Gdy się z nim spotkaliśmy po raz pierwszy, od razu przypadł nam do gustu sposobem podejścia do rzeczy i ogólnie atmosferą, jaką wokół siebie roztacza. Dobry kontakt z producentem jest bardzo ważny, a myśmy od początku się dogadywali. Wcześniej Kevin pracował z wieloma innymi zespołami, grającymi różne odmiany szeroko rozumianego rocka. Uznaliśmy, że to właściwy gość do tej roboty. Bruce dodawał na temat producenta. Kevin wykorzystał najmocniejsze strony zespołu, a jednym z naszych największych atutów jest umiejętność grania na żywo. Nigdy nie nagrywaliśmy w ten sposób, a to przecież szaleństwo. Nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z tego, co wychodzi nam najlepiej. Wchodząc do studia, mieliśmy już gotowy materiał, przećwiczony tak, jakbyśmy mieli go zagrać na koncercie. Iron Maiden doskonale zdawali sobie sprawę, że muszą stworzyć płytę naprawdę dobrą. W innym wypadku zaczęłyby bowiem krążyć informacje, pogłoski, opinie, że to powrót tylko i wyłącznie podyktowany względami finansowymi. Założenie przy pracy nad Brave New World było takie, że kompozytorsko każdy miał dołożyć coś od siebie. Każdy musiał postawić swoją cegłę, no i generalnie tak się stało, bo na liście kompozytorów poszczególnych utworów osamotnione nazwisko Harris widnieje tylko raz, w przypadku kompozycji Blood Brothers. Przy każdym innym numerze widniały dwa albo trzy nazwiska, które sprawnie się przeplatały. Przebojowy singlowy The Wicker Man stworzyli Adrian Smith, Bruce Dickinson i Steve Harris. Rozbudowany Denomat został napisany przez Mareya i Harrisa, a mocno zapamiętywalny Ghost of the Navigator powstał w wyniku połączenia sił Yannicka Gersa, Bruce'a, a także Steve'a. W komponowaniu uczestniczył więc cały skład, oczywiście poza Nicko McBrainem, który na przestrzeni całej swojej kariery w Iron Maiden w kwestiach kompozytorskich raczej rzadko kiedy dodawał coś od siebie. Steve Harris następująco opowiadał na temat zmiany podejścia w tworzeniu kompozycji na płytę Brave New World. Tym razem nagrywaliśmy inaczej niż do tej pory. Przed nagrywaniem odbywaliśmy wiele prób. Graliśmy te numery tak, jakbyśmy byli na koncercie. Bruce na temat nagrywania płyty i kwestii kompozytorskich wypowiadał się następująco. Wszyscy mieli bardzo luźne podejście w kwestii, czy ich piosenka znajdzie się ostatecznie na płycie, czy też nie. Każdy zdawał sobie sprawę, że trzeba pójść na jakieś kompromisy. Zaplanowaliśmy cały rok w taki sposób, żeby szczytową formę osiągnąć, kiedy wejdziemy do studia. To trochę tak jak u sportowców. I oczywiście, kiedy zabraliśmy się za nagrywanie piosenek, zrobiliśmy praktycznie cały album na żywo. Adrian Smith o procesie nagrywania płyty opowiadał na łamach polskiego pisma Tylko Rock. Praca nad tą płytą od pierwszego etapu, od prób, podczas których rodził się repertuar, była ogromną frajdą. Poszczególne kawałki powstawały bardzo szybko. Grane przez nas na próbach miały w sobie tyle czadu, że zastanawialiśmy się, czy na pewno uda się go zachować podczas nagrań. Ale wtedy wkroczył producent Kevin Shirley, który potrafił przenieść atmosferę naszych prób na taśmę. Sprawił, że nie było to takie trudne. Uczynił cały ten proces bezbolesnym, co jest dużą sztuką. A nagrywaliśmy właściwie na żywo, co aż do spotkania z Kevinem wydawało się niemożliwe. Dzięki temu udało nam się zachować dużą dozę spontaniczności. Adrian dodawał jeszcze na temat tych mniej kolorowych barw, które też oczywiście wystąpiły podczas nagrywania płyty. Oczywiście podczas sesji nie obyło się bez konfliktów, ale przecież żaden zespół nie jest od nich wolny. Nigdy jednak nie doszło do kłótni na jakiś poważniejszy temat. Dave Murray na łamach Tylko Rocka dodawał jeszcze od siebie, nawiązując też do współpracy pomiędzy trzema gitarzystami, co było przecież dla zespołu nowością. Bardzo dobrze nam się ze sobą współpracuje, jesteśmy przecież dobrymi przyjaciółmi, szanujemy się nawzajem i dajemy sobie dużo swobody w wyrażaniu siebie. Każdy z nas ma równe szanse w każdej dziedzinie, równe szanse i umiejętności. Nie robimy żadnych narad, nie ustalamy, co na kogo wypadnie.
brzmienie. Dla mnie obecność trzech gitarzystów oznacza zaostrzenie, dociążenie brzmienia zespołu. Dave dodawał. Do tej pory każdy z nas nagrywał swoje partie oddzielnie. Siadałem w studiu z realizatorem i jazda. Tym razem spotkaliśmy się we trzech. Jamowaliśmy ze słuchawkami na uszach. Było super. To znakomity sposób na uzyskanie żywego brzmienia, tego mięcha. Taki był nasz plan. Otwierający płytę, a także wypuszczony jako pierwszy singiel utwór The Wicker Man pozytywnie nastraja słuchacza i daje fajną energię na początek, mimo że inspirowany jest horrorem o nazwie Cult. W wyniku inspiracji tymże horrorem powstała też okładka singla The Wicker Man przedstawiająca wiklinowego Eddiego, którą zaprojektować miał początkowo Mal Grant, czyli człowiek odpowiadający m.in. za okładkę płyty Fear of the Dark. Finalnie jednak nie przyjął zlecenia, co tłumaczył następująco. Irony chcieli, żebym przygotował układkę do singla The Wicker Man, ale miałem wtedy inne zlecenia, a oni chcieli to mieć bardzo szybko. Na mojej stronie internetowej jest obraz zatytułowany Wicker Man, ale sporządziłem go na potrzeby pewnej książki, nie dla Ironów. Drugim singlem z płyty był bardzo przebojowy Out of the Silent Planet i jeśli mowa tutaj o refrenie, no to chyba jeszcze bardziej przebojowy niż The Wicker Man. Utwór bardzo chwytliwy, zawierający świetne wokale Dickinsona, szczególnie w refrenie. W wersji wydanej na singlu skrócony z 6 do 4 minut. Mimo że akurat moim zdaniem nieco bardziej przebojowy niż The Wicker Man, no to odniósł troszkę mniejszy sukces niż ten pierwszy single z płyty. Jedynym utworem na płycie, którego autorem był tylko i wyłącznie Steve Harris, był utwór Blood Brothers. Tekst tego numeru ma bardzo melancholijny wymiar, a Steve odnosi się w nim m.in. do kwestii istnienia tamtego świata, kwestii tego, że niektórym przytrafiają się rzeczy dobre, innym złe itd., itd. Na temat Blood Brothers Dave Murray wypowiadał się następująco. Utwór Steve'a, z tego co wiem, bardzo osobisty, opowiadał o jego zmarłym ojcu. Muzycznie to klasyczny Iron, zmieniają się rytmy, tempa, melodie, a jednocześnie to chyba jedna z najmocniejszych rzeczy, jakie Iron Maiden kiedykolwiek zrobił, zarówno pod względem muzycznym, jak i emocjonalnym. Sam autor natomiast, Steve Harris, mówił na temat Blood Brothers następująco. Zawsze chciałem, by nasze utwory miały orkiestrowe brzmienie. Już wcześniej używaliśmy w ten sposób keyboardów, ale tym razem było trochę inaczej, bo nasz producent Kevin Shirley znał gościa z Nowego Jorku, który umiał to ładnie warstwowo ułożyć. Wysłaliśmy mu taśmę z naszym nagraniem i rzeczami, o które mi mniej więcej chodziło. Zaskoczył mnie potem, robiąc dokładnie to, do czego dążyłem. Byłem szczerze zdumiony. No ja przyznam szczerze, że Blood Brothers to jedna z najlepszych kompozycji na pewno na albumie Brave New World dla mnie, a także bym powiedział, że chyba w całej karierze. Iron Maiden, bo naprawdę serio, serio lubię ten numer. Epicki utwór, jednocześnie zawierający w sobie spore pokłady melancholii, a także takiej, powiedziałbym, hymnowości, co idealnie pokazuje i podbija wersja z płyty Live en Vivo, wydanej w 2012 roku, a nagranej w roku 2011 na Estadio Nacional w Santiago w Chile. Epickość tejże wersji została też dostrzeżona przez Recording Academy, ponieważ wersja Live Blood Brothers właśnie z Chile została nominowana później do nagrody Grammy w 2012 roku. Przed wydaniem płyty Brave New World krążyły na jej temat przeróżne plotki. Były to plotki dotyczące głównie brzmienia, jakie zespół miał obrać na albumie. Bruce Dickinson mówił o tym następująco. Słyszałem wiele teorii na temat tego, co powinniśmy zrobić na nowej płycie. Na przykład spróbują pokombinować z elektroniką, albo to będzie jak solowe płyty Dickinsona, a Irony powinien nagrać coś w stylu The Chemical Wedding. To by było najlepsze. A jeszcze inni mówili, powinni nagrać nową The Number of the Beast, a my zrobiliśmy coś zupełnie innego, na szczęście. Jeśli chcecie zobaczyć u nas na kanale jak najszybciej kontynuację tego wątku, a także więcej odcinków o Iron Maiden, no to zostawcie tutaj łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, jaki jest wasz ulubiony utwór na Brave New World, możecie też napisać, dlaczego akurat ten. No i oczywiście subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby odcinków o Iron Maiden nie przegapić. Piękne dzięki za uwagę i do zobaczenia.